Co my tu mamy? Jakieś prezenty przyszłe. Siema, siema, witajcie. Dzisiaj zrobimy coś innego. Taki mały unboxing. Już po feriach dla mnie przynajmniej. Wykorzystałem ferie i w tej chwili wracam znowu do grzebania przy kładach. I mamy znowu Renegade'a. Tego, co już w poprzednich odcinkach już widzieliście. Ale już przyszły nowe gadżety do niego. Dzisiaj zrobimy mały unboxing. I to będzie. Ha! Wydech RJWC. Kurde, nie mogę doczekać tego, jak to będzie brzmiało. Okej, właściciel tego wspaniałego to pojazdu Renegade'a przywiózł mi tutaj taki mały gadżecik. Otóż wydech RJWC. I co do tego jeszcze najlepsze? No to jest to wydech podwójny. No muszę przyznać, że już na pierwsze wrażenie, kurde, wygląda kozacko. Zobaczmy, jak to wygląda. Lepiej trochę. Dalej wy. Ulala, coś pięknego RJWC. Exhaust system. Muszę przyznać, kurde, nie wiem, czy widzicie te spawy, jakie one są, kurwa, zajebiście zrobione. Perfekta, bym powiedział, jak to mój kolega kiedyś mówił. Zobaczcie to, wszystko naprawdę perfekcyjnie zrobione. Każdy spawik naprawdę pięknie przetopiony. Kurczę, a tutaj końcóweczka pięknie zrobiona na CNC. Pięknie. To jest coś naprawdę niesamowitego, wam powiem. No i środek. Nie wiem, czy wy to widzicie w środek, ale jest tak fajnie jakoś tam zrobione takie żebrowania są w środku. Pewnie, żeby do poprawy właśnie dźwięku i przepływu spalin. No muszę przyznać, że zarąbisty. Tu mamy, a tutaj mamy drugi. Spakujemy go od razu. No. Widać, że tu jest jakość. Jakość, jeszcze raz jakość. Piękne to, kurde, zrobione. Naprawdę jestem w szoku. Jednak ktoś się czymś zajmuje konkretnym, no to robi to od początku do końca dobrze. No i to będziemy mieli coś takiego. Chwila, tu się weź. No, bo musi być mocno spasowane. Pięknie. Taki tłumiczek będzie. O, perfekta, z tyłu podwójny. Naprawdę kozak. Czy coś tu jeszcze mamy? Jakieś pierdółki będą. Nic, ale tutaj. Co mamy tu jeszcze zestawić? O! Co my tu mamy? Jeszcze nie otwierane. Aż się kurde, ręce same. Tu otul. A, żeby odbijało ciepło. Żeby pewnie o kable chodzi. Co tu jeszcze? Gwarancja. O, zestaw fajnych naklejeczek RJWC. Power Sport, fajne. Ciekawe, ciekawe. Co jeszcze? Tutaj instrukcja montażu. Jest. A, co jak? Jakie narzędzia? Tiruriru. Sposób montowania, czyszczenie, dbanie i w ogóle pielęgnacja. Tiruriru, jak to gadają. Dobra. Tu co jeszcze mamy? O kurczę, trochę tego jest. Aha. Czyli można założyć dodatkowo, zabezpieczyć siatką. Widzę trochę tutaj dwie siateczki. Żeby po prostu iskry nie leciały. Zestaw do rozbierania. Podkładeczki. No, czyli wszystko do montażu. Może zrobimy tak. Tu teraz mamy oryginalny wydech. I odpalmy go i posłuchajmy, jak on teraz chodzi na tym.
Jak to kanam zawsze ładnie brzmi, ale może brzmieć jeszcze lepiej. Jest zimno, to nie będziemy mocno gazować. Ładne brzmienie, ale sądzę, że ten system, co tutaj mamy, zrobi robotę. I to będzie przede wszystkim dość pięknie wyglądało, to jeszcze brzmiało. No i coś na koni da, na pewno coś to na koni. Bo do tego, to już w następnym odcinku wam powiem, pójdzie jeszcze parę innych rzeczy, ale to już w następnych odcinkach. Dobra, następny odcinek postaram się już zrobić i zrobiłem porównanie przed i po. Jak brzmi teraz, jak brzmi później. Oraz jak to wygląda już na kładzie. Okej. Zawsze mówię, że w niedzielę nie robię. To jak to po prostu musiałem zrobić, bo chciałem to po prostu usłyszeć tego RWCK tutaj na tysiączku. Już jest późny wieczór, na chwilę go odpalę. Jutro postaram się jeszcze nagrać ujęcia, jak już to chodzi, można powiedzieć, na dworze, po prostu przy już obrotach. To będzie moje pierwsze odpalenie teraz. Po założeniu już się nie mogę doczekać, aż to odpalę, ale muszę wam jeszcze pokazać, jak to wygląda. Weźcie sobie, zobaczcie. Przekozacko, naprawdę. Niesamowicie to wygląda moim zdaniem. Jednak za jakość trzeba zapłacić i coś za coś jest, jednak coś za coś zawsze, jak to mówią. Kurde, przepiękne. Dobra, teraz odpalamy. Zobaczymy, jak to będzie teraz chodzić, porównując do normalnego. Musiałem zgasić, bo chyba sąsiadów obudzę. Powiem wam, że jestem pod wrażeniem. Chodzi naprawdę zajebiście basowo. Aż widzę, że z półek mi pospadały niektóre, widzę, narzędzia. Teraz są zaczepione. Jutro postaram się rzucić wam jeszcze, jak to chodzi, ale to już na dworze, bo tutaj w garażu ten bas tak się roznosi, że wow. Jest kozacko. Do zobaczenia później, trzymajcie się. Dobra, tak jak słyszycie, mamy już go rozgrzanego, nie czy w ogóle mnie słyszycie, to jest inna sprawa. Przekazuję wam lekko. Chodzi kozacko. Na chwilę pokażę wam z trasy. Myślę, że jak to w trasie. Oczywiście kask musi być w pierwszej kolejności.